To ziarnisko co tu rośnie, to się kuźwa je! No to siema wszystkim. Mam nadzieję, że mnie dobrze słychać. Nie będzie żadnych zakłóceń. Stwierdziłem, że sobie nagram jakiegoś motovloga. Pewnie jak widzieliście już na Insta, czy na różnych innych zdjęciach na fanpage'u, czy gdzieś indziej. Kupiłem sobie nowe moto, Yamaszkę XTX660. Dużo osób będzie mówiło, że jest brzydka, ciężka i w ogóle. Mam to gdzieś, mi się nawet podoba. I od razu wszystkim radzę, żeby jak kupują sobie jakieś moto większe i chcą sobie zarejestrować na, przerejestrować na A2, to lepiej, żeby sobie kupili już z tym A2, bo naprawdę są jaja, przynajmniej w moim urzędzie. Wymyślałem jakieś czary, niestworzone rzeczy. Rozumiem, że jest potrzebny jakiś wykres z hamowni, coś jakaś, że został on zblokowany tak do tej odpowiedniej mocy, ale w moim urzędzie, kurczę, kazali mi pisać jakieś podania różne inne do importera Yamahy na Polskę, czy w ogóle takie coś da się zrobić, czy coś takiego mogę zrobić. Tak jakby ich to coś interesowało. Nawet gość na hamowni powiedział, że to jest jakiś wymysł w ogóle urzędu. Każdy chce co innego, każdy chce inny papier. Każdy się boi podpisać po prostu. Praktycznie różnicy nie ma, bo dopuszczalny jest 35 kW, a moje moto ma 35,3 w dowodzie. Jedziemy sobie na CPM, muszę zatankować trochę Yamaszkę, bo już dawno nie jeździłem. XTX-a pokażemy wam niedługo w którymś odcinku. I mam nadzieję, że jak najszybciej uda mi się uporać z tym przerejestrowaniem na A2 i normalnie sobie nim śmigać po drogach. Siema. Kurde, nawet RWG nie pokazał. Dobra, oszczędnie trzeba, mi zaraz tu braknie paliwa, kurde. Czuję jak go. Muli bez paliwka. Zaraz do was wrócę. Dobra, jestem z powrotem. Mam nadzieję, że mnie słychać jak moto pracuje. Się uszaty, robi coś tam przy moto, bawi się, wymienia parę rzeczy, żeby na sezon nie było. Dwóch następnych też coś przy moto robi, także nie ma z kim latać na razie. Ja mam chyba tylko czysto wszystko zrobione. Wysłaliśmy plecak osobie, która wygrała. Gratulacje wielkie. Na kanale nam się gromadzi trochę projektów, trochę z fajnych pomysłów. Ale ciężko jest zrealizować, na razie nie ma trochę czasu, trzeba było uporządkować szkołę. Wpadnie na pewno coś ze skuterem, kilka filmów, bo zrobiliśmy skuter. Zaczyna się sezon, niedługo wpadnie parę filmików ze zlotów motocyklowych, bo kilka ciekawych się szykuje w okolicy. Sklejek na razie myślę, że nie będzie, chyba że postaramy się, dużo polatamy, bo nagrać coś fajnego to jest tak dzień się umówić, tak? A sklejkę zrobić to pasuje latać tydzień, dwa, żeby coś fajnego tam się... Wszystko najlepiej wychodzi na spontanie. Lecą też pewnie filmiki w najbliższym czasie z interkomów. Jeśli w ogóle chcecie więcej takich vlogów, no to dajcie nam znać w komentarzu. W ogóle piszcie komentarze, dawajcie łapki, żeby zasięgi rosły, kurde, bo... Jedyny plus kamerki pod daszkiem to to, że widać, czy się nagrywa. Myślę też, że jeszcze będzie fajnie, filmy wpadną gdzieś z jakichś innych dalszych wypadów. Myślę, że otwiera się przed nami trochę ten dalszy zakres wyjazdów, nagrywania, tak? Bo na razie jesteśmy ograniczeni tutaj do tej okolicy, nie? Mamy też za bardzo możliwości z tymi motorkami tak gdzieś dalej wyjechać. Zaczynają się pokazywać u nas fajne maszyny. Reszta chłopaków prawo jazdy już podbierała na autka, także robi się fajnie. Będą gdzieś dalsze wypady, może jakieś spotkanie, jakieś... Pomysłów jest dużo, tylko ciężko z realizacją, tak? Nie mamy się... Ciężko jest się zebrać teraz trochę. Myślę, że zrobi się pogoda, wszyscy będą bardziej na to chętni. Trzymam się gdzieś zaraz, zobaczę pod filmem, może są jakieś fajne komentarze, to wam coś powiem. Dawajcie jakieś fajne komentarze, chcę coś zapytać. Nie będziemy robić Q&A cały czas. Jeżeli ktoś będzie kręcił vloga następnego, to po prostu odpowiem wam na te pytania, tak? Czemu mamy L z tyłu? Ale mamy z tyłu, bo tak, znaleźliśmy i będzie kręcona koła jazdy skuterem. Coś takiego do pośmiania się troszeczkę. Dobra. Jedno pytanie było tylko Elk. Zaglądajcie w ogóle na naszego Instagrama, naszą grupę na Facebooku. Szczególnie chcemy się zająć teraz Instagramem, żeby go rozwinąć, bo fajne zasięgi się robią nam nawet. Także wbijajcie, followujcie.
dawajcie serduszka pod zdjęciami. Jeżeli chcecie też również wiedzieć, co się będzie działo w najbliższych odcinkach, to co wpadnie w niedługim czasie, to na Instagramie, w InstaRelacjach. No dosyć często, jak nie zapomnimy, co dodajemy tam. Także możecie być zawsze na bieżąco. Grupa na FB, tam fajne konkursy robimy, tak jak ostatnio dziewczyna właśnie wygrała plecak. Myślę, że będzie więcej tych konkursów, tak, jeżeli jak wpadną jakieś fajne rzeczy. Chcemy trochę kasy odłożyć, tak, kupić więcej kamery, jakiś GoPro czy troszkę, żeby było lepsze jakość tych materiałów dla was, tak, bo na razie to jest takie, o, jest dobrze, ale może być zawsze lepiej, tak, myślę, że dron jeszcze wpadnie, mam nadzieję, że niedługo, chłopaki jeszcze mają kupić dwa interkomy, także 4 gości na mikrofonach, tak, pogoda się zrobi, mam nadzieję, że przyzwyczaję się do nowego Moto XTX-a, nauczę się na nim trochę lepiej latać na kole, bo na razie to tylko takie poderwania, cyram się trochę. Bo jakby nie patrzeć, jest dosyć ciężki, ale też całkiem fajnie idzie na to koło, tak? Czuć tą moc w porównaniu do detetki. Troszkę bardziej hebla opanować, bo to takie, o, jest na razie. Następny sezon może jeszcze do kompletu do XTX-a wpadnie jakaś typowa krosóweczka, tak? Żeby się potuć z kolegami po krzakach na jakiś tor skoczyć, ogarnić jakiegoś busa, gdzie zawsze można podjechać dalej na tory, tak? Poskakać, pobawić się. Lecz. O, chłopcy się wożą. Co, lecimy na koło pewnie, nie? O, jest pilot drogowy, kuźwa. Tak, nie lubię tej baby. Jadę sobie kiedyś normalnie dróżką, nie tym moto, tylko takim, co mogę, co fajnie jest na dróżkę, nie? A tu kurde, baba jedzie środkiem drogi. No to dobra, ja ją do wyprzedzania, a tam mi na lewy pas skakuje. O, właśnie, w lipcu albo w sierpniu, coś takiego, na wakacjach, w mieście Krosno na lotnisku jest zorganizowany speedlun. Taka duża, całkiem duża impreza motoryzacyjna, motocykle, drift, takie sprawy. Zapraszamy wszystkich, mamy nadzieję, że nic się nie pokrzyżuje. W tym roku będziemy tam, się wystawimy. Mam nadzieję, że wszystko się uda, wszystko będzie tak, będzie sobie można siąść, zdjęcie zrobić. Myślę, że będzie legendarny skuter nasz, bo cały czas pytacie o to, chcecie go, więc... To zielsko, co tu rośnie, to się kuźwa je. Ciula zjem. Nie wiem, co to jest nawet. Legendarny las. Właściciela lasu nie ma. Można poupalać. Spadamy pewnie w chatę, przewieziemy się na jakiś fajny podjazd czy coś. O, sarenki. Tylko nie we mnie. Ja pierdzielę, jak mnie kuźwiają ludzie, którzy tak zrzucają śmieci, opony, wszystko do lasu, gdzieś w krzaki jakieś. Jak zobaczycie kogoś, kto wrzuca śmieci do lasu, w krzaki jakieś, powieście ode mnie za jaja na supie. No, coś tu wyjeżdżone, ktoś tu był. To ja też dołożę swoją cegiełkę. I jeszcze raz. Wszyscy robią swoje moto, tak, że będzie wszystko grało, buczało. Dawajcie w ogóle jakieś propozycje. Piszcie komentarze z pytaniami pod tym filmem, jeżeli z tego coś uda w ogóle skleić. Jakieś propozycje, kurczę, nowe filmy, bo jeśli w ogóle chcecie takie filmy, bo właśnie vlogi, jestem w stanie to szybko w miarę zrobić, tak? Nie trzeba się do tego przygotować, a niektóre projekty wymagają, tak, większej ilości moto. Jakieś fajne, dobre miejscówki. No i czas przede wszystkim, tak? Czas jest najważniejszy. I w lewo. Dobra, żegnam się z wami. Yo, siema i tak dalej. Halo, mordy, mordy. And then just...
Let's go.